Przyznam szczerze, że nie mam okolicznościowego kazania z okazji 22 czy też 23 rocznicy naszych tutaj okoliczności, też 96 rocznicy odzyskania niepodległości. Chciałbym natomiast zamiast tego czytać Boże Słowo pochodzące z Ewangelii według świętego Łukasza. Fragment, który już od pewnego czasu nam towarzyszy. Jest to kazanie na górze, ale takie łukaszowe kazanie na górze. I tu poproszę Jacka, żeby wyświetlił nam tekst, który będę czytał. Można czytać z Biblii Warszawskiej. Będzie troszkę inaczej niż na wyświetlonym slajdzie. Mam nadzieję, że się nie pogubimy. Ja przeczytam tak, jak czytam w tym tekście, który przygotowałem dzisiaj na to dzisiejsze rozważanie. Rozdział 6, wiersz 43 do 45 Ewangelii, jeszcze raz powiem, według świętego Łukasza. Nie jest bowiem dobre drzewo rodzące złe, zepsute, albo też spróchniałe, bo tam to słowo tak można tłumaczyć, owoce. Nie jest bowiem dobre drzewo rodzące złe owoce, ani nie jest złe drzewo rodzące owoce dobre. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się bowiem fig z cierni, ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro. Zły człowiek ze złego wydobywa zło. Bowiem z obfitości serca mówią usta. Amen. Panie, wysłuchaliśmy Twojego słowa. Prosimy, abyś nas pobłogosławił, gdy będziemy podążać Twoimi śladami, śladami Twoich myśli, okruchów Twoich słów, które dzisiaj chcesz do naszych serc złożyć jak największy skarb. Panie, otwieramy nasze serca i prosimy, wypełnij je swoim słowem w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Pragnę zacząć od takiego pytania. Czy chrześcijaństwa można się nauczyć? Czy chrześcijaństwa możemy się nauczyć? Czy można nauczyć kogoś chrześcijaństwa? Jezus powiedział, idźcie i uczcie wszystkie narody, ale myślimy, że to chyba nie tego dotyczy. Uczyć można wielu rzeczy tych, którzy się nawrócą. Natomiast tych, którzy się nie nawrócą, choćbyśmy nauczyli całego katechizmu. Nauczyli wszystkich dogmatów, wszystkich doktryn. Nawet gdyby dziecko na pamięć wyuczyło się wszystkich, nie wiem, 500 pytań, odpowiedzi na 500 pytań, przechodzi nam przez myśl taka idea. Chrześcijaństwa nie można się nauczyć. Tej tezy chcę się trzymać i od początku tego zboru i wcześniej, zanim jeszcze tu zostałem pastorem, wiem to jedno. Chrześcijaństwa trzeba doświadczyć. Tak jak Boga trzeba doświadczyć. Bez tego osobistego wejścia w ten kontakt, to co dzisiaj było już tutaj powiedziane, bez tego nowego narodzenia się dla Boga, sama nauka i samo nauczanie niczego nie zmieni. Człowiek musi się najpierw narodzić na nowo, aby Bóg mógł go zacząć kształtować. Bez tego nie da się być chrześcijaninem. Nie można zostać chrześcijaninem. Chrześcijaństwa nie można się nauczyć. Jest taki tekst pochodzący w Ewangeliach. Znajduje się między innymi jeszcze nie zacząłem, ale się pogubię. Gdzieś to sobie zapisałem. Wiem. W Ewangelii Łukasza i Ewangelii Mateusza znajduje się w tym samym mniej więcej miejscu pod koniec życia, pod koniec tej misji Chrystusa. Jezus opowiada tam historię o tym, jak jedną z przypowieści, która brzmi u Łukasza jako przypowieść o 10 minach.
W tej przypowieści o 10 minach Pan daje sługom zadania i mówi 10 min to jest środek płatniczy, tak byśmy powiedzieli. Każdemu przekazuje jedną i każe każdemu tą miną obracać. Ewangelia Mateusza ma podobny tekst, ale mówi o takiej wielkiej, wysokiej nie tyle walucie, co wielkiej wadze o talentach. Mówi o tym, że jeden sługa dostał 5 talentów, drugi 3, jeden dostał 1 talent, może to były 2, zresztą nie 3. Jeden dostał 1. I ten, który miał 5, gdy Pan wyjechał, pomnożył te 5. Ten, co miał 2, pomnożył te 2. Ale ten, co miał 1, ten, co miał 1 talent, jedną minę, kiedy przyszedł i powiedział, daj to, co masz, on mówi tak, Panie, oto mina, którą otrzymałem, to jest 19 rozdział Łukasza, 20 wiersz, trzymałem ją w chustce, bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiek surowy, że bierzesz, czego nie położyłeś, że żniesz, czego nie posiałeś. Nieraz sobie myślę, że chrześcijaństwa nie można się nauczyć właśnie dlatego. Ponieważ ten człowiek wie o Panu Bogu naprawdę dużo. Wie, może zna Go z wielu historii, z wielu opowiadań. Może wiedzieć o Nim, że jest surowy. Może wiedzieć o Nim, że się szybko gniewa. Może wiedzieć o Nim to, że Bóg bierze to, czego nie położył i żnie tam, gdzie nie posiał. Ten człowiek wie o Panu Bogu wiele, ale tak naprawdę to nic mu nie daje. I to jest dramat tego człowieka, który kończy w taki sposób, jak tutaj to czytamy, idź precz. To jest dramat człowieka, ponieważ wiedza, którą człowiek nabywa, może książkowa, katechizmowa, może taka, która wynika z różnego rodzaju szkoleń, seminariów, szkół. Ta wiedza może być i jest i bywa komuś zdatna, ale pod jednym warunkiem. Że ten człowiek w te relacje z tym Bogiem wchodzi i te relacje zawiązuje na jego zasadach, na Bożych zasadach. O tym dzisiaj chciałbym powiedzieć. To rozważanie należy do takiego cyklu rozważań, które ma swój temat i jakby można było ten temat wyświetlić. To jest pierwszy slajd, ja coś sztuka życia codziennego, to jest ten nasz cykl. Dobre i złe owoce to jest temat dzisiejszego rozważania. Dobre i złe owoce. Rozważanie na temat sztuki życia codziennego to wskazówki, a nie dla tych, którzy chcieliby zostać chrześcijanami, tylko dla chrześcijan. Chcę powiedzieć, że problem polega na tym, gdy ludzie, którzy się nie narodzili na nowo, ludzie, którzy się nie nawrócili, którzy nie rozpoczęli swojego życia z Bogiem, próbują żyć zgodnie z tym, co czytamy w kazaniu na dworze. Kiedyś Mahatma Gandhi powiedział, że jak bardzo go Ewangelia zachwyca, jak bardzo uznaje Jezusa za wybitnego nauczyciela, tak bardzo chrześcijanie mu wybijają z głowy bycie chrześcijaninem. Jezus Chrystus zachwyca, chrześcijanie zupełnie ciągną w dół. Jezus Chrystus objawia pewną wizję człowieka, jego relacji z Bogiem, jego relacji z innymi ludźmi, ale po chrześcijanach tego nie widać. Czy Mahatma Gandhi ma rację? Musimy powiedzieć z przykrością, że jak najbardziej. Kościół wielokrotnie udowodnił, że nie jest w stanie, jako bym powiedział, taka masa wielka, tak jak każdy z nas może to o sobie powiedzieć, naśladować te wzory, które otrzymuje od Boga. Chcę powiedzieć, że nie można naśladować, nie można zachować nawet 10 przykazań.
jak widzieliśmy to w Biblii wielokrotnie. Tym bardziej nie da się zachować tych przykazań, które są nazwane przykazaniami związanymi z kazaniem na górze. Jeśli człowiek nie może zachować 10 przykazań, które mówią o tym, żeby oddawać Bogu chwałę, tylko Bogu chwałę i jedynie Bogu chwałę, czy te, które mówią również o tym, nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj. A zobaczmy, co się dzieje na kazaniu na górze. W kazaniu na górze każde z tych przykazań nie jest osłabione. To prawda? Jezus nie mówi, powiedziano wam, nie morduj, a ja wam powiem, jednego zabić można. No, dwóch. No, góra. Trzech, pod warunkiem, że... Zamiast tego Jezus mówi tak, powiedziano waszym ojcom, nie morduj, a ja wam powiadam, że każdy, kto się krzywo patrzy na brata, każdy, kto powie mu głupi, kto powie mu raka, już jest winien zabójstwa, już się dopuścił zabójstwa, już jest po nim. To samo dotyczy każdego innego przykazania. Jezus żadnego nie zmienia. Jezus je jeszcze, jakby powiedzieć, uszczegóławia, tak? Podnosi ich walory. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, zwróciliście na pewno na to uwagę, że nasz problem polega na tym, że jesteśmy ludźmi, którzy mają wrażenie, stwarzają wrażenie, że widzą, a jesteśmy ślepi. Tam jest powiedziane, jeśli ślepy prowadzi ślepego, to jaki czeka go los? Wpadnie do dołu. Ktoś mi po tym kazaniu powiedział tak, wiesz, teraz rozumiem, czemu tak szybko i często łapie doła. Nie myślałem o tym, że można to tak puentować, ale puenta wydaje się celna. Czemu tak szybko i tak łatwo łapie doła? No może właśnie dlatego, że jestem ślepy, że po prostu bardzo łatwo wpadam w rowy, w doły i we wszystkie pułapki, które normalnie człowiek widzący by zauważył i ominął. Dlaczego nie zauważa i nie omija? Dlatego po prostu, że jestem ślepy. Często bywa tak, jak mówi tutaj ślepy, ślepego prowadzi. Widzieliśmy to u Petera Bruegla, tak? Widzieliśmy ten piękny obraz, bardzo sugestywny, odnoszący się do nas. Gdy czytamy teksty, które już od pewnego czasu nam towarzyszą, to wśród nich jest i ten, który mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym mistrzem, jedynym Panem i jedynym nauczycielem. Podkreślamy to, aby nikt z nas nie miał żadnych złudzeń, począwszy ode mnie, że ktokolwiek na tym miejscu jest nauczycielem, jest prawdziwym rabbi i prawdziwym mistrzem. Chcemy to powiedzieć, powtarzać to. Naszym mistrzem i jedynym widzącym jest Jezus Chrystus. Wszyscy inni, mniej lub bardziej, niedowidzą. Nie chcę powiedzieć, że nikt nie widzi poza nim, ponieważ on otwiera oczy. Ale najbardziej nie wierzę tym, którzy krzyczą, że oni widzą. Bo i w czasach Chrystusa byli tacy, którzy mówili, my widzimy. Jezus mówi, tym większy problem. Bo jeśli naprawdę widzicie i innych w doły prowadzicie, to jest wasza wina. Jeśli jesteście ślepi, innych prowadzicie w doły, trudno. Głupi jesteście, że nie szukacie widzącego. Ale jeśli mówicie, że widzicie, a tak i tak doły przed wami i przed waszymi, to znaczy, że nic jeszcze nie rozumiecie i jesteście winni tego uporu. Dzisiaj chcemy powiedzieć tak, Panie, nie staram się próbować nawet tłumaczyć, że wszystko wiem i rozumiem i widzę. Sam wiem, że jednym z moich największych problemów, muszę to przed wami wyznać po 23 latach wspólnego bycia, jednym z największych moich problemów to jest taka moja modlitwa, która nie ustaje. Panie, powiedz mi przynajmniej 3 minuty wcześniej, żebym przynajmniej 3 minuty wcześniej wiedział.
Nie muszę znać całej odpowiedzi. Nie muszę wiedzieć wszystkiego, co potrzeba jakoś na całą rzecz. Ale pozwól mi przynajmniej ciut wcześniej wiedzieć. I wiecie, że mam wrażenie, że to jest jedna z tych modlitw, które są niewysłuchiwane. Nie wiem. Nie wiem, 3 minuty wcześniej, 30 minut wcześniej. Nie widzę. Przykre to jest. Ale to uczy człowieka zależności od Chrystusa. Widocznie tego potrzebuje, tak? Potrzebuje zależności. Potrzebuje, żeby go trzymać za rękę. Potrzebuje, żeby trzymać go za szatę. Chcę być jak dziecko. Chcę, żebyśmy byli jak dzieci, którzy trzymają się po prostu swojej mamy mocno kurczowo za sukienkę, za spódnicę. Trzymamy się tak mocno, żeby się nie zgubić. Trzymamy się w tłoku, bo wiemy, jak łatwo jest zgubić się w natłoku rzeczy. Znamy wszyscy historie z plaży czy z wielkich domów handlowych, gdzie co jakiś czas słychać, że tu się dziecko gdzieś zaplątało, szuka rodziców, płacze, tak? Dziewczynka około 5 lat, nie wie jak ma na imię. To jest po prostu straszne. Tak wygląda nasze chrześcijaństwo czasami, tak? Się po prostu zgubiliśmy. Dlatego to nas uczy tego i najważniejszego. Jak masz na imię? Chrześcijanin. Święty Jan, jak powiedział nam, powtarzamy to od kilku tygodni, zostaliście nazwani dziećmi Bożymi. Tak jest wasze imię. I rzeczywiście nimi jesteście. Jest to wielkie, cudowne objawienie, które staje się udziałem tych, którzy się narodzili na nowo. Tych, którzy oddali siebie samych, zawierzyli Chrystusowi. Powiedzieliśmy, że nie ma możliwości, by człowiek, który ma takie serce, jakie ma, był w stanie przestrzegać przykazań Bożych. Wiemy, że niektórzy próbują. Wiemy, że można się w tym ćwiczyć. Wiemy, że można próbować. I wiemy, że może przez pewien czas człowiekowi nawet wychodzić. Ale chcę się zapytać, siostry, bracia, czy człowiek, który nie jest narodzony na nowo, rzeczywiście może przestrzegać prawa Bożego? A szczególnie, czy może przestrzegać kazania na górze? Z przykrością musimy krzyczeć głośno, że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie tego zrobić. Wyzwania Ewangelii są takie, jakby, nie wiem, próbuję to przedstawić najsugestywniej, jak mi przyszło do głowy. To tak, jakbyś powiedział człowiekowi, który leży martwy, że teraz powinien zacząć oddychać, otworzyć oczy i widzieć. Niech poruszy ręką, niech poruszy nogą. Jak bardzo byś sugestywnie nie próbował jemu tego wytłumaczyć, co ma robić. Co trzeba robić, żeby żyć? To człowiek, który jest martwy, nie będzie w stanie nic z tych rzeczy zrobić. Z jakiego powodu? Jednego. Ponieważ jest martwy. Ponieważ nie słyszy, nie widzi. Ponieważ jego serce nie bije. Siostry, bracia, Ewangelii nie można się nauczyć. Ewangelii nie można przestrzegać. Ewangelia jest życiem dla tych, którzy się rodzą na nowo. Dla pozostałych może być albo wyzwaniem bardzo wielkim, trudnym i ciągle frustrującym, że nie mogę sobie poradzić, albo po prostu śmiesznym. Albo po prostu zwyczajnie śmiesznym. To jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli usłyszeć. Druga dotyczy tego, co też i było już tematem rozważania. Powiedzieliśmy, szczytem, a może lepiej bramą objawienia w Starym Testamencie jest przepiękne hebrajskie słowo kadosz, święty. Jak lubimy to słowo, lubimy je śpiewać. Ono wyraża nasz zachwyt, nasze najgłębsze przekonanie, że Bóg prawdziwie jest święty. Przypomnę tylko, że słowo kadosz, to wszyscy wiemy, ale repetitio mater studiorum est, jak mówią Rzymianie. Przypomnę tylko, że święty, kadosz, znaczy oddzielony,
odcięty. To jest tak nożem. Oddzielony. Bóg jest święty nie dlatego, jak nieraz się to sugeruje, bo jest po prostu moralnie wyżej stojący nad nami, niemoralnie wyżej stojącymi. Tak? Nie. To chyba nie było dobre zdanie. Bóg nie dlatego, że po prostu On jest lepszy od ciebie. Ty jesteś jeszcze taki, a On jest lepszy od ciebie. Ty masz jeszcze takie wady, a On już takich wad nie ma. Bóg jest po prostu radykalnie inny od nas. Jest tak inny, jakby odciąć nożem. To jest po prostu zupełnie inny. To znaczy kadosz. To znaczy święty. Oddzielony. Gdy czytamy w Starym Testamencie, ten zachwyt wielokrotnie się pojawia. Bóg nas wzywa do tej świętości. Bóg mówi, bądźcie święci. Kapłańska księga, 19 rozdział mówi, świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. Mateusz wyraża to, doskonali bądźcie, bo Bóg wasz Ojciec jest doskonały. Ale przeczytaliśmy u Łukasza coś, co nas zaskoczyło. Łukasz mówi, bądźcie miłosierni, bo i wasz Ojciec jest miłosierny. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Zastanawialiśmy się nad tym, zastanawiam się nad tym. Chcę powiedzieć, że jest to chyba najlepsze, co tutaj odkrywamy w tym tekście. Co to znaczy, że Bóg jest radykalnie inny od wszystkiego innego? Od świata, od ludzi, ode mnie. To, że jest doskonalszy ode mnie, to jest fakt. Ale chcę powiedzieć, jest jeszcze coś ważniejszego. Jego inność polega na tym, że On jest miłosierny. To jest Jego inność. Na tym polega Jego świętość. To dlatego my nie jesteśmy jak On, gdy jesteśmy niemiłosierni. To dlatego nie możemy być jak On, gdy brakuje nam miłosierdzia. Tego miłosierdzia brakuje nam w stosunku do ludzi, ale też w stosunku do siebie. Nieraz myślę sobie, że tak naprawdę najbardziej tego miłosierdzia brakuje nam w stosunku do siebie. Jesteśmy niemiłosiernie wobec siebie niemiłosierni. Jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę z całego serca nie życzą sobie dobrze. Nie chcą dobrze. I każdy z nas ma na tym punkcie pewien swój problem, z którym musi się borykać. Ale chcę powiedzieć jeszcze raz. Świętość Boga, Jego inność, Jego oddzielenie polega na tym, że On jest miłosierny, a my jesteśmy do tego wezwani. Jeśli będziesz miłosierny, jeśli nie będziesz sądził drugiego, jeśli nie będziesz na niego plotkował, jeśli nie będziesz mu źle życzył, jeżeli nie będziesz ograniczał jego życia w taki sposób brutalny, nie będziesz wchodził w to wszystko, to wiedz, że będziesz zbliżał się do tego wzoru. Pytanie jeszcze raz. Czy tego możemy się nauczyć? Czy człowiek może to opanować? Czy jest jakiś rodzaj technik, medytacji, sposobów, żeby człowiek mógł stać się taki, jak Jezus Chrystus mówi, jak Jezus Chrystus, jak Jego Ewangelia wzywa. Chcemy powiedzieć na to zdecydowanie nie, jeszcze raz nie. Nie można się tego nauczyć. Chrześcijaństwa nie da się nauczyć. Chrześcijaninem staje się poprzez narodzenie. Nie ma innego sposobu. Musicie się na nowo narodzić. Jezus powiedział człowiekowi, który był doskonale obeznany w prawie, doskonale znał zakon, był dużo od niego starszy, miał powagę i pozycję w społeczeństwie, w którym był. Był nauczycielem. Jemu Jezus powiedział, musicie się narodzić, inaczej nie można wejść, inaczej nie można zrozumieć. Na czym polega problem? Tutaj czytamy w Ewangelii. Tekst, który dzisiaj czytamy, pokazuje najlepiej, że człowiek nie może się chrześcijaństwa nauczyć. Nie jest bowiem dobre drzewo rodzące
zepsute owoce. Nie jest bowiem dobre drzewo, które jest zepsute. Nie jest bowiem dobre drzewo, które jest spulchniałe. Nie wiem, czy medycyna zna takie przypadki. Popatrzę się tutaj na ludzi, którzy mogą mi pomóc. Grzesiu schował głowę, ale Sylwia tak na chwilkę rąbkiem popatrzyła. Słyszałem kiedyś o takiej sytuacji, nie wiem, czy to jest prawda, że człowiekowi z pestki, którą zjadł jakiegoś owocu, wyrosło coś w żołądku. Nie wiem, może dużo mówił. Żeby pestek nie jeść, bo mu drzewa wyrosną. Może tylko tak rodzice straszą swoje dzieci. Nie jest pestek, bo ci wyrośnie tam coś. Mówi Grzegorz, że to niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Dobrze. Pozostaje więc obraz. Powiada nam ten piękny tekst, że człowiek, który chce być dobry, człowiek, który chce rodzić dobre owoce, musi być człowiekiem, który ma dobre serce. Łączy to drzewo ze skarbcem. To są dwa obrazy. Piękne, przejmujące, jasne przekazy. Nie może człowiek, tak jak drzewo, wydawać dobrych owoców, jeżeli jest spróchniały, jeżeli jest stary, jeżeli jest zły. Stary w znaczeniu stary człowiek, ten stary ja, stare ego. Nie może. To nie jest kwestia taka, że jak się będzie mocno starał. To jest tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, że głuk czy cierń, które będą się mocno, ale tak mocno wewnątrz postarają bardzo, to urodzą figi i winogrona, jabłka czy gruszki. Wiemy, że jak bardzo by się nie starały, nie są w stanie. Są w stanie rodzić tylko jeżyny czy głuk. Natomiast jeśli coś jest winną latoroślą, to ona nie będzie rodzić cierni ani głogu, bo będzie rodziła to, co jest jej naturalne. To pokazuje bardzo sugestywny i prosty obraz. Chcę, by nam został. Człowiek jest zakorzeniony w Bogu albo w świecie. A jeśli jest w świecie, to choćby bardzo się starał, nie jest w stanie być dobry i wydać dobre owoce. Drugi obraz mówi nam, dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca, zobaczcie, dobry skarbiec swojego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wyciąga zło. To, co jest w tych obrazach najbardziej przejmujące, to, że można je pomylić z takim obrazem, w którym Bóg mówi tak: staraj się rodzić dobre owoce. Staraj się sięgać do dobrego skarbca. Ale ja się chcę zapytać, czy zły człowiek jest w stanie wyciągać rzeczy z dobrego skarbca, dobre? Czy człowiek, który jest ślepy i jest w stanie mówić tak kategoriach, jaki ten świat jest piękny. Czy człowiek, który nie widzi, jest pogrążony w ciemności, może mówić o pięknie świata i malować go wszystkimi barwami i wszystkimi pięknymi słowami, opisywać jego piękno, jego urodę? Jeśli jest to możliwe, to tylko w kategoriach cudu. Chcę powiedzieć tak, ten tekst pokazuje nam dobitnie, jasno, jednoznacznie, że człowiek nie jest w stanie wydobywać ze swojego serca niczego dobrego, jeśli to dobro nie zostanie włożone. Wielu z nas mogłoby na tym miejscu powiedzieć świadectwo o tym, jak bardzo starali się zbliżyć do Pana Boga, jak bardzo starali się być tacy, jak On każe i jak często przeżywali z tego tytułu frustrację, jak bardzo próbowali i jak bardzo nie mogli.
Ilu z nas mogłoby dzisiaj tu stanąć i powiedzieć o swoim życiu, o życiu człowieka, który starał się być dobry i starał się wydawać dobre owoce i nic z tego mu nie wyszło? Czy jest ktoś, kto mógłby takie świadectwo złożyć? Starałem się z całego serca, robiłem wszystko i w pewnym momencie opadały mi ręce i mówiłem: Panie, to jest albo za ciężkie, albo jestem za głupi. Czy miałeś kiedyś takie doświadczenie? Czy ktokolwiek z was, siostry, bracia, miał kiedyś takie doświadczenie? Nie generalizujmy. Czy to jest jakby fundamentalne doświadczenie dla nas? Czy ono jest ważne? Myślę, że istotne, ponieważ inaczej nie zrozumiemy samego przesłania Ewangelii. Ewangelia to nie jest moralizowanie. Ewangelia to nie jest uczenie ludzi, że mają być lepsi i walenie ich Biblią po głowie i tłumaczenie im, jak ty postępujesz, jak ty rozmawiasz, jak ty żyjesz, co ty robisz, człowieku. To nie jest Ewangelia i to nie jest ewangelizacja. Ten tekst powiada nam, że człowiek sam z siebie nie może wydobyć żadnej dobrej rzeczy, ponieważ jego serducho jest po prostu zarażone. Co ma Jezus więc na myśli, mówiąc, że dobry człowiek z dobrego skarbca, a zły człowiek ze złego skarbca? Czy Jezus nie mówił wielokrotnie takiego czegoś, słyszeliście może w Ewangeliach? Wy chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy. Słyszeliście? Kojarzycie? Chociaż źli jesteście, chociaż wasze serca są złe, albo z serca człowieka pochodzi wszelkie zło. Kojarzymy to, tak? Taka jest prawda o moim, o twoim sercu. Taka jest prawda o mojej i twojej naturze. Ona z gruntu jest zła, ponieważ zasiane zostało drzewo cierniste. Dlatego w relacjach między ludźmi tak dużo jest bólu. Dlatego tak dużo jest cierpienia między nami, ponieważ tak dużo cierni jest między nami, ponieważ to drzewo wydaje taki owoc. Dlatego Mahatma Gandhi nie mógł się nawrócić, ponieważ widział ciągle ludzi, którzy zamiast fig i winogron rodzili wyłącznie kolce i osty i głuk co najwyżej. Ja muszę powiedzieć, jestem pierwszy, który musi powiedzieć: Panie, nie ma we mnie dobra, nie ma żadnego dobra, którego mógłbym udzielać innym. A nawet jakby było, to prawdopodobnie ze ślepoty tego nie dostrzegę. Potrzebuję dzisiaj, żebyś otwierał moje oczy, ale potrzebuję także sięgać do tego skarbca dobrego. Gdzie jest ten dobry skarbiec? Czy on znajduje się gdzieś głęboko na dnie mojego serca? Nie, na dnie mojego serca panują inne rzeczy, ale na pewno nie dobro. Najbardziej skryte i najbardziej ciemne. Dobro jest tylko w Bogu. Jezus tu mówi o sobie. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca. I chcę powiedzieć, on jest dobrym człowiekiem. Ja jestem złym człowiekiem. Odkrywanie tego niesie mi życie. Odkrywanie jego miłosierdzia. Normalnie dobry człowiek, który ma skarb, ma bramy, sejfy i sztaby grube, aby nikt się tam nie włamał. Nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg jest kadosz, jest różny od nas. Możesz brać do woli z Jego skarbca. Możesz sięgać po wszystko to, co On ma. To wszystko zostało Ci darowane. Mówimy o drzewie, mówimy o krzyżu, mówimy o miejscu, w którym człowiek oddaje Panu Bogu wszystko to, co ma. Umiera, żyje już nie ja. Żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie jest życiem w wierze. Śmierć na krzyżu, na drzewie, to jest jednocześnie owoc, po który mogę sięgać. Jezus Chrystus.
jest owocem drzewa. Owocem drzewa życia. Owocem, po który mogę sięgać. Owocem, który powoduje, że staje się ziarnem, które rodzi się w moim sercu i światłem, który rozbłyska w mroku człowieka ślepego i istotą, dzięki której mogę sięgać po dobro. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi można sięgać po dobro, można rodzić dobre owoce, można stawać się innym człowiekiem. Samemu śmierć, samemu ślepota, samemu zło. W nim odkrywamy to, co piękne. Potrzebujemy dzisiaj, by te figi, by winogrona, by te owoce, by ten owoc Ducha Świętego mógł w nas się rozwijać. Potrzebujemy, byśmy sami byli wszczepieni w ten korzeń Dawidowy, w Jezusa Chrystusa, ale potrzebujemy także, by ten korzeń, by ta latorośl mogła być i w nas wszczepiana. Taka jakaś dziwna rzecz, że Bóg jest z nami, a my z Nim. Że Bóg mieszka w nas, a my mieszkamy w Bogu. Potrzebujemy, byśmy mogli mieć ten korzeń, ten fundament w Nim i z Niego czerpać źródło życia. Ale potrzebujemy także każdego dnia, żeby On wszczepiał w nas te gałązki Chrystusowe. Te rzeczy, które nas będą przemieniać, które uczynią nas nowymi ludźmi. Ale pierwsze, co się zmienia, to usta, jest powiedziane. Z obfitości serca mówią usta. Jakby usta człowieka są pierwszymi obszarami, które udowadniają, że człowiek staje się nowym stworzeniem. Że stajesz się nowy i że żyjesz według nowego, jakby według nowych reguł, według reguł Ewangelii. Wszyscy narzekają, ty nie narzekasz. Wszyscy biadolą, ty nie biadolisz. Wszyscy przeklinają, ty nie przeklinasz. Wszyscy narzekają na rząd, ty nie musisz. Zmienił twój język. Ponieważ nie, to nie tak, że ty wiesz, wziąłeś sobie lekcję dobrego wychowania i zacząłeś się starać. To jest tak, że z obfitości serca, to z serca, nie swojego, z tego, które zostało ci wszczepione, z Chrystusowego serca, które znajduje się w tobie, gdyś uwierzył, gdyś przyjął Jego słowo. Z Jego serca zaczynają inne rzeczy, inne słowo. Normalnie byś wybuchnął, normalnie byś narzekał, normalnie przychodzi ci łatwo wciąż mówić źle, wciąż mówić słowa niewiary, wciąż wypowiadać słowa takie, które burzą, które niszczą, które zabijają. Ale jest już w tych, którzy narodzili się na nowo, nowe serce, nowy fundament, nowy skarbiec. I z tego skarbca możesz czerpać. To jest miłosierny Bóg. Jego miłosierdzie odróżnia go od nas. Jego miłosierdzie czyni go innym. I to miłosierdzie, do tego miłosierdzia jesteś wezwany, aby wyrażać to może w pierwszej kolejności słowami, bo słowami najprościej. Wiadomo, że czynami następnie. Ale zaczynaj od wypowiadania tych słów, które odkrywasz w Chrystusie. Słów błogosławieństwa, słów życzliwości, słów, które podnoszą na duchu. Normalnie przychodzą ci słowa takie, że pozwól, powyciągam ci twoje drzazgi z oczu. Pozwól, że pokażę ci twoje błędy, pokażę ci twoje wady. Chcesz, pokażę ci, ile ich masz. Pozwól, że zamiast tego będziesz człowiekiem, który swojego bliźniego zachęci. Zmienisz sposób myślenia nie tylko w ten sposób, że jakąś technikę opanujesz, ale w ten sposób, że będziesz się upodobniał do tego wzoru, który został ci zadany, gdy Chrystus rozpoczął swoje życie w tobie. Do tego skarbca sięgaj. Do tego sięgaj i z tego pozwól, by rosło drzewo, które da dobry owoc. Nie sięgaj głębiej i dalej do tych, które miałeś naturalnie, bo w nich ciągle jest zły owoc i zło. Ile razy do nich sięgasz, wraca stare przyzwyczajenie, wracają stare słowa, wracają gorzkości, wraca powrotem wszystko to, co jest złem. Sięgaj głęboko tam, gdzie jest Boża strona twojego życia. Sięgaj głęboko, abyś mógł być zachętą i miłosierny. Bo tym
Pan Bóg się różni od wszystkich innych. To jest Jego świętość. Jego świętość to Jego miłosierdzie. Do tego nas wzywa i mówi, jak ojciec, tak wy dzieci, bądźcie miłosierni. Amen.